czy to zobaczymy. Ale proszę Państwa, to nie jest wszystko. Przecież takich soli jest bardzo dużo. Ja tutaj nie chcę specjalnie przedłużać, bo ten film nie wiadomo jak długo by trwał. A, no to pokażę może taki przypadek. Zobaczymy, co się stało jeszcze w naszym aunie, czyli siarczanie glinowo-potasowym. Trzeba patrzeć, że on jest lekko mętny mimo wszystko. Czyli prawdopodobnie osad jednak powstał, ale on się nie strącił całkowicie, tylko strąciła się jakaś mała ilość tego wodorotlenku osadu. Taka ilość, przy której ustaliła się równowaga. Dopiero powstaje osad w wyniku hydrolizy, gdy po prostu równowaga przekracza, hydrolizy przekracza rozpuszczalność tego wodorotlenku. Co się akurat w przypadku wodorotlenku glinu zdarza. W wyniku hydrolizy niekoniecznie musi się strącić osad wodorotlenku. Czasami wydaje się, że go jest dużo. Tu mam na przykład nasycony roztwór siarczanu żelaza, który mi służył do założenia hodowli siarczanu i hoduje się obok nas. Tu widać, że osadu wydaje się całkiem sporo. No dobrze. A nam tutaj, nie będę jej może pokazywał, hodowlę kryształów założoną właśnie siarczaną żelaza, oprócz tego kryształu boraksu, który też zaraz pokażę. I wydaje się, że to jest dużo. No to dobrze, czy to jest dużo, czy mało tego osadu? Proszę Państwa, no, gdybyśmy dodali troszkę kwasu, to on by się rozpuścił. Ponieważ zakładałem hodowlę, a chciałem, żeby to był czysty roztwór, no to ten osad sobie, najlepiej się go pozbyć z roztworu. Wobec czego, ponieważ jesteśmy leniwi i nie chciało mi się stać, znaczy ja jestem leniwy i nie chciało mi się stać pół dnia i sączyć i zmieniać co chwila sączki, to jest dosyć, że tak powiem, robota monotonna i czasochłonna, no to wykorzystaliśmy wygodę i odwirowaliśmy ten roztwór. I to naczynie z wirówki laboratoryjnej na ściankach zawiera ten osad wytrącony wodorotlenku żelaza. Tutaj poziom cieczy był taki. To się wiruje mniej więcej w takiej pozycji, wobec tego to osiada na boki ścianki. I ile tego jest? Dużo? Nie. Ja myślę, że tutaj jak jest 0,2 grama, to jest góra maksymalnie, z 200 ml. Tak więc zapisywanie takich reakcji hydrolizy jako metoda otrzymywania wodorotlenków to jest kiepski pomysł, bo tak naprawdę tu się nam nic nie strąciło, tutaj się strąciła, no widać lekkie zmętnienie. I to w sumie tyle. No tutaj wydaje się, że jest dużo, tak naprawdę jest mało, bo jak osad zbić, no to już wcale nie jest tak mało. A teraz taka niespodzianka. Jaki odczyn będzie miał wodny roztwór pirosiarczynu sodu? K2, znaczy Na2, S2O5. Proszę Państwa, on jak otworzyć, to niestety strasznie śmierdzi dwutlenkiem siarki, co ja już akurat czuję, ale dlaczego? Dlatego, że ta sól tak naprawdę występuje w równowadze z dwutlenkiem siarki. Mniej więcej tak można tę równowagę zapisać. Dopóki to jest zamknięte, no to ta sól powiedzmy jest trwała. Na powietrzu zacznie nam wietrzeć i uwalniać ten dwutlenek siarki. Jaki odczyn będzie mieć ta sól w wodzie? No to sprawdźmy, skoro już tu mamy papierek. Proszę. I mimo, że spodziewalibyśmy się, że być może zasadowy, bo to jest sól słabego kwasu mocnej zasady, odczyn jest lekko kwaśny. A dlaczego? No popatrzmy. Jest lekko kwaśny, tu jest pH około 4. Dlaczego? Dlatego, że ta sól ulega w wyniku hydrolizy przekształceniu w wodorosol. I to decyduje o tym, ponieważ, tak jak mówię, hydroliza to jest reakcja dość przesunięta mocno w lewo, czyli w sensie termodynamicznym powiemy, że nie zachodzi, jeżeli równowaga jest mocno w lewo przesunięta, przechodzi w wodorosol i to decyduje o tym, że odczyn mamy kwaśny. Nad tym roztworem też lekko czuć ten dwutlenek siarki, ponieważ wiemy, że kwas siarkowy 4 nie jest zbyt trwały. Co jeszcze tu miałem pokazać? Jeszcze jest hodowla kryształu siarczanu, nie siarczanu, tylko tetraboranu sodu, czyli tak zwanego boraksu. Mniej więcej godzinę temu kręciliśmy jeden filmik. Proszę zobaczyć, jak on zdążył podrość.
Odczyn tej soli jest zasadowy. Może jeszcze też pokażę jakoś tak delikatnie, się mi uda tam wsadzić papierek, tak żeby sobie nie uszkodzić przy okazji kryształu. Chociaż i tak go trzeba będzie przełożyć, dlatego że zaraz zacznie dotykać dna. O, jest. Jest niebieski, jest. Dobrze, zajmiemy się tym troszkę później. Ja tę sól trzymam w styropianie, żeby wymiana ciepła była wolniejsza i przez to rosły większe kryształy. Ja kryształy lubią rosnąć, znaczy większe rosną, jak powoli stygną, jak roztwór powoli stygnie, bo wtedy krystalizacja po prostu może sobie biec spokojniej. Nie musi się, że tak powiem, śpieszyć i dlatego kryształy rosną większe. Dlatego w Wieliczce mamy ładne kryształy, bo tam miały miliony lat czasu, a w szkole, jak nam każą wyhodować za NACL kryształy, to nam to raczej za duże nie wyjdzie. Nie wiem w końcu, dlaczego się robi akurat z soli. Z cukru można ładniejsze kryształy otrzymać, ale odbiegamy od hydrolizy. Mianowicie, jeszcze bardzo ważna kwestia, bo już powiedziałem, że jeżeli sól oczywiście może być i słabego kwasu, i słabej zasady. No nikt nie powiedział. Tu jest wodorowęglan amonu. Ja już tutaj czuję amoniak, dlatego że on się bardzo łatwo rozpada, a przez to, że się bardzo łatwo rozpada, no to ma swoje zastosowanie jako składnik proszków do pieczenia. Ponieważ czuć amoniak, to możemy się spodziewać, że odczyn będzie bardziej obojętny, bardziej zasadowy niż obojętny. Chociaż sole słabych kwasów, słabych zasad mają bardziej zbliżony odczyn do obojętnego, niż gdy jedna z tych soli zdecydowanie jest mocniejsza, gdy jeden z tych jonów pochodzi od zdecydowanie mocniejszego elektrolitu, proszę, jest lekko zasadowy. A przede wszystkim jeszcze jedna ważna rzecz. Tu był bodajże chlorek amonu, mam nadzieję, że nie pomyliłem probówek. A tutaj mamy nasz wodorowęglan amonu. Reakcja z miedzią. Gdyby hydroliza w tym przypadku zaszła w jakimś istotnym stopniu, a wiemy, że tutaj amoniaku nad tym nie wykryliśmy, to w reakcji z miedzią powinien nam powstać szafirowy kolor. No to zobaczmy. Czy jest szafirowy? Nie, przeciwnie, jest zielony, bo następuje tu reakcja powstawania kompleksu miedzi. Chlorkowego kompleksu miedzi. To jest ten kompleks, który rzekomo powstaje w reakcji gorącego kwasu solnego z miedzią. A wczoraj pokazywałem, że taka reakcja nie ma prawa zajść. No ale zobaczmy, co się stanie tutaj, gdzie hydroliza jest zdecydowanie bardziej posunięta, bo mamy dwa słabe, mamy sól pochodzącą od dwóch słabych elektrolitów, która zresztą nawet pachnie tym amoniakiem. Proszę. Co prawda nam się wydziela CO2, z tego powodu, że część soli, ale przede wszystkim też proszę zobaczyć na kolor, że zaczyna się pojawiać zdecydowanie ciemno-niebieski kolor pochodzący od właśnie wolnego amoniaku, który z miedzią tworzy szafirowy kompleks. I tutaj mamy hydrolizę w znacznym stopniu posuniętą. Tutaj można, jest pomijalna, bo w przypadku wielu dobrze rozpuszczalnych soli w wodzie jest ona pomijalna. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Gdzieś tutaj przyniosłem chlorek cyny. Jest. No zobaczmy, jak on się zachowa z kolei w wodzie. No mamy tutaj chlorek cyny w postaci takich grudek. Grubokrystaliczny po prostu. Jeżeli jego rozpuścimy w wodzie, proszę zobaczyć, że to jest mętne. Tutaj całkiem sporo powstało tego osadu. No jak się go pozbyć? No to dać taką ilość kwasu solnego, aż on po prostu się cały rozpuści. To niekoniecznie musi być wodorotlenek cyny, bo to równie dobrze może być hydroksysól, dlatego że często w hydrolizie nie strącają się wodorotlenki, tak jak piszemy w szkole, a po prostu hydroksysole. I tutaj odczyn oczywiście wiadomo, że będzie kwaśny i to całkiem mocno kwaśny, dlatego że tego wodorotlenku się całkiem pokaźna ilość strąciła. Proszę bardzo. Ta sól ma w roztworze odczyn kwaśny, dlatego że ona, ten wodorotlenek wymaga nadmiaru kwasu, żeby po prostu przeprowadzić go w sól. A tu mamy ten nasz przypadek, gdzie hydroliza jest praktycznie pomijalna, czyli chlorek amonu w małym stopniu, a tutaj, gdzie jest w dużym stopniu hydroliza, to można udowodnić, że ta hydroliza rzeczywiście zaszła, bo powstał kompleks amoniaku, wolnego amoniaku z miedzią. Tutaj jest za małe stężenie amoniaku, żeby nam ten kompleks powstał. Utworzył się za to kompleks z miedzią, no bo
jony chlorkowe też tworzą kompleksy z miedzią. Myślę, że to wystarczy, bo nie wiem, czy ktoś wytrzymał tak długo, więc dziękuję za uwagę.